Dobry wieczór, widzowie WP Sportowe Fakty. Dzisiaj 6 grudnia to jest dobry moment, żeby zapytać naszego dzisiejszego gościa, czy sprawował się dobrze, czy był grzeczny, czy jednak zasłużył na rózgę, a przede wszystkim czego sobie życzy i jaki prezent chciałby otrzymać w 2021 roku. Tobiasz Musielak jest dzisiaj ze mną. Cześć Tobiaszu. Dobry. To jest program żużlowe rozmowy na WP Sportowe Fakty, tworzony przy udziale PGE Ekstraligi. Ja się nazywam Marcin Musiał. Witam i zapraszam i zachęcam Was, żebyście zadawali pytania do naszego dzisiejszego gościa na czacie, na Facebooku i na YouTubie. No to jak to jest, Tobiaszu, z tym Mikołajem? Dostałeś coś dzisiaj, jakiś prezent, czy nie bardzo? Tak, dostałem. Nie wiem, czy zasłużyłem, ale dostałem. A co to było? Pochwal się. No same słodycze. Rozumiem, czyli jednak grzeczny, ale słuchaj, to podsumowujesz, że sprawowałeś się dobrze w tym 2020 roku, czy można było trochę lepiej podciągnąć wyniki sportowe? Nie, no zawsze może być lepiej, ale myślę, że nie było najgorzej. No słuchaj, najlepszy Polak w e-winner pierwszej lidze, pamiętam, mówiliśmy, że celowałeś w top 5, skończyłeś ostatecznie na 7 miejscu indywidualnie, jeżeli chodzi o twoją średnią, ale nie jest źle. Jesteś w apatorze i dzisiaj sobie o tym porozmawiamy, ale chciałbym, żebyśmy też porozmawiali o kilku takich rzeczach, o których zazwyczaj w sezonie się nie mówi, bo nie ma na to czasu, a ty jesteś istnym człowiekiem renesansu. Ja czytam sobie, że ty tutaj jedziesz na żniwa, dzisiaj byłeś morsem, nurkowałeś, tak, w zimnej wodzie. No nie nurkowałem, morsowie rzadko nurkują, ale do wody? Tak, wchodziłem do wody. Pieczesz pierniki dzisiaj świąteczne, tak, że po prostu człowiek orkiestra. Opowiedz o tej zimnej wodzie. Czy to jest jakieś hartowanie się, czy to jakieś nowe hobby? Znaczy to bardziej sprzyja regeneracji naszym organizmom. Mam duże zakwasy po pierwszym treningu z apatorem, po takich akrobatycznych ćwiczeniach. I w sumie to sprzyja regeneracji. Trochę mniej czuję te zakwasy, chociaż jeszcze jest dosyć mocno, no ale wiesz, to jest takie fajne, myślę, że fajna zajawka. A to powiedz mi, co to za trening akrobatyczny, że tak cię zakwasił? No, bo pierwszy raz w sumie mieliśmy z takim nowym trenerem, który we współpracy z Radkiem Smykiem będzie nas raz w tygodniu przygotowywał do, powiedzmy, takich sytuacji losowych na torze, różne wypadki, czy jakiś, wiesz, pierwszy łuk, gdzieś jakieś ciasne sytuacje, no to w razie jakiegoś wypadku będziemy przygotowani i tutaj taka właśnie rola nowego trenera, który pokazuje nam, jak upadać i wiadomo, no to są sytuacje, gdzie masz zaledwie ułamek sekundy na reakcję, ale gdzieś tam pewne sytuacje można sobie wypracować. Słuchaj, czyli rozumiem, że cała polska ekipa Apatora razem z tobą trenowała. No muszę oskarżyć, że nie było Pawełka Przedpolskiego. A co miał Paweł lepszego do roboty niż trening akrobatyczny? Ale ty musisz zapytać Pawła, nie wiem co miał. Z chęcią go zapytam, pewnie na rower pojechał, jak to Paweł. A możliwe. Ale widziałem na Instastory, że trenował wcześniej, także jest usprawiedliwiony. Tobiaszu, ważne wydarzenie też w 2020 roku w twoim życiu prywatnym. Jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że to jest rok pełnych kataklizmów. Wszystko, co było złe, poszło nie tak. No i słuchaj, straciłeś status kawalera. To jest kolejna smutna informacja, ale zakładam jednak, że ty i Lena cieszycie się, że to się wreszcie udało. Opowiedz o tym ślubie. Jak wygląda ślub w dobie pandemii? Ciężko było w zasadzie to zorganizować, dlatego że dosłownie tydzień i parę dni jeszcze, chyba z 10 dni przed weselem, przed ślubem weszły nowe obostrzenia, więc musieliśmy szybko coś wymyślić i przełożyliśmy sobie ślub z weselem. Udało się wszystko przełożyć na 5 dni wcześniej, na niedzielę, więc no, daliśmy radę. Makijażystka, fryzjerka, także Lena też zadowolona. Wiadomo, ja tu tylko do fryzjera poszedłem, ubrałem się i byłem gotowy do wyjścia. I no, ciężko było to wszystko przełożyć, obdzwonić ludzi, ale daliśmy radę, dlatego że i tak nasze wesele miało być dosyć małe i w zasadzie skończyło się i tak na tych 50 osobach, więc w zasadzie tak jak te przepisy jeszcze pozwalały, no to tak to wyglądało.
Ale słuchaj, jak ty spontanicznie podchodzisz do ślubu? Wstałem, ubrałem się, poszedłem na ślub, ugościłem 50 osób. Taki tam kolejny dzień z życia. No nie, ja się stresowałem troszkę. Nawet po zdjęciach widać, że trochę się stresowałem, ale myślę, że tak czy tak nie było najgorzej, bo jakoś tragedii nie było w kościele, ale zimne ręce ze stresu były. Rozumiem, ale chyba pizza przyjechała. Nie, właśnie nie wiem, kto to przyjechał, ale żona może Paweł przed, może Paweł Przedpełski. A może Paweł Przedpełski na rowerze. Słuchaj, ale to samo wesele, co rozumiem, że były tańce, śpiewanie, czy raczej nie, spokojnie zachowanie? Nie, normalnie było, wiesz, wesele to daliśmy, wiesz, popis generalnie. Czyli popis taneczny, rozumiem. Jak najbardziej. Jeszcze się zmieściliśmy w tych starych przepisach reżimowych, sanitarnych, więc... Mhm. To powiedz mi, jaką piosenkę wybraliście na pierwszy taniec? Elvis Presley był, ale kurczę, co to była za piosenka? Taka bujanka, fajna. Taka bujanka, jak to u Elvisa Presleya. Słuchaj, twoja żona Lena jeździ konno. Powiedz mi, czy ty próbowałeś jeździć konno i czy jesteś lepszym rajderem na koniu, czy lepszym na motocyklu jednak? No zdecydowanie na motocyklu. Chociaż jakoś nie mam obaw, ale po prostu jakoś nie jara mnie to, żeby wsiąść na konia, ale mamy, posiadamy konie i tutaj bardziej żona się tym trudzi, jeździ konno, więc ten aspekt zostawiam małżonce. No to ale to rozumiem, że próbowałeś, było się bez wypadku i po prostu cię to nie zajęło. No nie, no wypadki były, więc spadałem z konia nieraz, ale żyję. Z wysokiego, mam nadzieję. Z wysokiego, jak spadasz, to już z wysokiego. No tak, wiesz, ze średniego. Tobiaszu, powiedzmy sobie kilka słów o Apatorze, bo udało ci się zostać w tym klubie, wiem, że bardzo tego chciałeś, bo klub jest dobrze poukładany, o tym mówiłeś jeszcze w trakcie sezonu, ale zostaje was trójka Polaków, Paweł Przedpełski, Adrian Miedziński i ty. Czy to jest bardziej mobilizujące, że musisz walczyć o skład, czy to jest troszkę stresujące, że będziesz musiał stresować się mniej więcej gdzieś tam do czwartku, piątku, czy pojedziesz w weekendowych zawodach? Nie wiem, na razie się tym nie stresuję jeszcze. Czy mobilizujące? Myślę, że tak, w jakimś stopniu na pewno mobilizujące, no ale ciężko tu mówić o czymś takim, że czuję się zmobilizowany, żeby walczyć o skład z kimś, kogo lubię po prostu, więc zobaczymy. Mhm. Może klub ma jeszcze zarzut, jeszcze jakieś plany wobec nas i jeszcze nam nie powiedział. Nie wiem, no wiesz, zobaczymy, co? Spokojnie, myślę, że poczekajmy do tego marca i wtedy no, też na torze sobie wyjaśnimy pewne rzeczy, w sensie nie mówię, że będziemy się wozić po potach, ale no po prostu kto będzie lepszy, no podejrzewam, pojedzie. Wiesz co, Jacek Gajewski mówił tutaj kilka tygodni temu w naszym programie, że spodziewa się, że Adrian Miedziński jednak odejdzie gdzieś do pierwszej ligi w marcu, albo tam w tym majowym okienku transferowym. Rozumiem, że ty się nigdzie nie wybierasz, zakładasz PGE Ekstraligę za wszelką cenę. No nie, no za wszelką cenę, no to wiesz, to nie ma raczej tak ostro w moim podejściu. Jak będzie trzeba, no to co zrobię? No nic nie zrobię, po prostu no nie wiem, dostosuję się do sytuacji, aczkolwiek ja czuję się okej. I fizycznie będę też dobrze przygotowany, więc czy to sprzętowo, wydaje mi się, że jestem w miarę gotowy na tą Ekstraligę. Słuchaj, właśnie, bo ty mówiłeś, że nie będziesz robił wielkiej rewolucji sprzętowej przed tym nadchodzącym sezonem. Zgadza się. Jesteś przekonany, że to, co miałeś w swojej stajni do tej pory, nomen omen stajni, wystarczy na Ekstraligę? Ciężko powiedzieć, bo ja ogólnie w tej mojej stajni mam dużo silników, ale niektóre po prostu już są przestarzałe, stare, bo ja rzadko sprzedaję po prostu sprzęt, dlatego mam ich pełno. Ale gdzieś tam na pewno dokupimy jakiś sprzęt, to nie ulega wątpliwości, bo trzeba testować cały czas. To, na czym kończyłem sezon, czuję się wyśmienicie na silniku Jarka Krawczyka i zobaczymy. Myślę, że też nie ma co spisywać na straty tych starych silników. Wiadomo, jeździłem w pierwszej lidze, ale no co mogę powiedzieć, jak będę dobrze startował, no to ja mogę nawet na najstarszym silniku jeździć, byle był szybki.
Słuchaj, o twoje starty to ja bym się nie martwił. Ja bym się martwił, żeby te starty nie były za szybkie znowu. Żeby nie były znowu w taśmę. Ale słuchaj, wiesz co, bo miałeś bardzo dobry sezon w pierwszej lidze i o tym mówi średnia, a tam chyba pojawiły się tylko dwa słabsze występy. No ale pokazałeś się też ekstraligowej publiczności w Grudziądzu. Wystąpiłeś jako gość. No i ten wynik taki, no, mocno trudny. Słaby, trzeba sobie przyznać. Jeden punkt z bonusem. Powiedz mi, co tam się stało. Czy to była różnica poziomu, czy nie spasowałeś się z torem? Jaka była tego przyczyna? Wiesz co, trochę się spaliłem psychicznie na pewno, bo wiesz, poczułem taką krew, że mogę się pokazać i się przepaliły żarówki. To na pewno. No i chyba też trochę takiej mówię, no. Chyba najwięcej tej presji na siebie nałożyłem i wydaje mi się, że to główna przyczyna. No ale rozumiem, że zrobisz coś, żeby tej presji nie czuć w przyszłym sezonie w Ekstralidze. Czy ona odejdzie? No zrobię coś na pewno, obiecuję. Ale to co, jakiś psycholog, czy właśnie tam z żoną będziesz miał jakieś sesje pieczenia pierników przed spotkaniami, żeby się odstresować? Nie, no może lepiej nie. Z psychologiem być może tak. Nie ukrywam, że myślę o takim rozwiązaniu. Bo nie pracowałeś jeszcze nigdy wcześniej? Nie, pracowałem wiele razy. Wiele razy. W sensie mieliśmy dużo przerw i tak dalej. Bo to czasami się czuję, czasami się nie czuję. I zależy, w jakiej jesteś sytuacji. Jeśli czujesz, że potrzebujesz porozmawiać z kimś, kto może ci pomóc, no to fajnie. A jeśli nie, nie wiem, na to, że czujesz się dobrze, szczęśliwy i uśmiechasz się i wtedy są wyniki, no to nie ma sensu. Wydaje mi się, ale czasami mówię, są takie sytuacje, że potrzeba. Słuchaj, Jarek pyta na czacie o to, co myślisz o rezygnacji z Doyle'a kosztem Holdera, a w zasadzie o zatrzymaniu Chrisa Holdera kosztem Jasona Doyle'a. No kurczę, no mi się ciężko wypowiedzieć na ten temat. Dzięki za pytanie w ogóle, ale myślę, że nie udzielę tu jakiejś spektakularnej odpowiedzi. Ja nie mogę się wypowiadać za to, co zarząd decyduje. Jason Doyle, wiadomo, jest zawodnikiem, który w ostatnich latach na pewno w Ekstralidze jakoś chyba lepiej się spisywał od Chrisa Holdera. Mówimy tutaj o średniej, takiej już mówimy stricte, podchodząc statystycznie, ale co, no, Chris Holder być może się obudzi i pojedzie w tej Ekstralidze na równie dobrym poziomie, może nawet lepiej pojedzie. Tego nigdy nie wiemy. Przed sezonem możemy sobie teraz dywagować, a na torze i tak się wszystko wyjaśni. No właśnie, wiesz, to dużo jest dywagacji, że będziemy mieli ligę dwóch prędkości i Apator znajdzie się w tej dolnej części tabeli. Ja też nie będę cię pytał o komentarz, bo tak jak mówisz, to wszystko się okaże na torze w przyszłym roku. Natomiast jakbyś mógł wskazać trzy atuty, mocne strony Apatora na przyszły sezon i jedną słabą, jeżeli byś się tego podjął. Trudne. Pierwszy atut Damian Muszelek. No tak, jego starty przede wszystkim. Wiesz co, mamy tak młody zespół, mamy to na pewno, który będzie chciał ambitnie podejść chyba do tego sezonu. No może brak tego takiego zdecydowanego lidera, chociaż Jack Holder wydaje mi się, że pokazał w zeszłym roku, że może być liderem z prawdziwego zdarzenia, bo przecież Stal Gorzów może chyba dziękować mu za to, że byli w finale w zeszłym roku. No i co? No nie wiem, co więcej powiedzieć na ten temat. Trudne pytanie zadałeś teraz. Wiesz co, w taki się specjalizuję, ale poczekaj, czyli minus jest taki, że brak lidera, a plus jest taki, że młody zespół. No chyba tak. I nie znajdziesz dwóch innych plusów. Nie ma więcej plusów. Nie no wiesz, spójrz na młodzieżowców, mamy Karola Żupińskiego i jest Kamil Marciniec, zobaczymy jak ten chłopak sobie poleci, bardzo go lubię i jeśli będzie w stanie wygrywać rywalizację z lewym, z młodym chłopakiem 15-latkiem, to zobaczymy. Lewy to też jest fajny talenciak, zobaczymy, bo po którejś kolejce chyba może wystartować w lidze, a pokazuje się już fajnie, z fajnej strony. Więc z tej strony możemy też zaskoczyć chyba. Myślałem, że wiesz, trzy atuty, jak się zapytam, to Tobiasz Musielak, Paweł Przedpełski i Robert Lambert. Ale wiesz,
imiennie zawodników wymienia, że to też tak, no jest mi głupio w ty, wiesz, ja się z chłopakami znam i jesteśmy kumplami i w każdego wierzę, czy wydaje mi się, że oni też we mnie wierzą. A, no wiesz, moje starty to też jest jakiś pewnie atut, chyba że sędziowie uznają inaczej i każdy będzie znowu przerwany. Paweł Przedpełski też przecież świetnie startuje, no to tutaj też chyba jest to jakiś duży atut i argument. Czyli na MotoArenie w przyszłym roku tor tylko na start. Zero walki na dystansie, stawiamy tylko na start. Zobaczymy. Oj, coś mi się tu wyłączyło. Coś zniknąłeś za chwilę. Arch pyta na YouTubie, ile punktów myślisz, że jesteś w stanie zrobić na wyjazdach? I tutaj od razu podłączę to z innym pytaniem od Tomka. Tobiaszu, na którym torze wyjazdowym czujesz się najlepiej? Bo przypomnijmy, że wracasz do Ekstraligi po 2 latach, więc tam pewnie te tory sobie musisz odświeżyć. Gdzie upatrujesz swoje szanse na wyjeździe? No nie wiem. Wiadomo, no w Lesznie się wychowałem. Parę lat spędziłem, więc Leszno to na pewno tor, który lubię i sprzyja walce. Zielona Góra, no to też zawsze był taki przyjemny tor. Bardzo ciężko mi zawsze było w Grudziądzu, co wyniki dosadnie pokazują. I no nie wiem, w Częstochowie fajnie tor. No, mhm. Nie ma takich torów, których bym po prostu nie lubił za to, że nie wiem, jakoś geometrycznie są zepsute, czy cokolwiek innego. Ja staram się być mimo wszystko w jakimś stopniu profesjonalistą, bo taki też kontrakt podpisujemy profesjonalny, więc będę się starał podchodzić do tego na 100% przygotowany. Ja wiem, że to jest trudne pytanie, ale powtórzę to pytanie od Archa. Jak myślisz, ile punktów jesteś w stanie zdobywać na wyjazdach? Co, nie wiem, no to też jest takie trudne pytanie. W jednym może zdobędę 8 i też będę bardzo zadowolony, a jeśli zdobędę w Grudziądzu 6, to będę mega zadowolony. Tak, dokładnie. Chociaż czasami może lepiej zamknąć oczy, po prostu wjechać na stadion, otworzyć na starcie i wtedy będzie lepiej. Ale słuchaj, ty masz takie zeszyty, jak prowadzą żużlowcy, z ustawieniami, z zapisami, zapisywaniem sobie, co na dobrym torze, na konkretnym torze się sprawdzało? Tak, dokładnie. To chyba każdy ma zawodnik. Czyli musisz sobie odświeżyć po prostu notatki sprzed 2 lat? No ja nie wiem, czy te notatki sprzed 2 lat, gdzie zdobyłem w porywach też chyba z 2 punkty, zdadzą egzamin. No to słuchaj, to już przynajmniej będziesz wiedział z zeszytu, jakich ustawień nie ustawiać na tych torach. Albo tak właśnie. Drogą eliminacji. Tobiaszu, wiem, że zaangażowałeś się też bardzo mocno w E-Liga Menadżera w tym sezonie 2020. Jak ci poszło i powiedz mi drugą rzecz, na kogo stawiać w przyszłym roku? Kogo będziesz miał u siebie w drużynie? Poszło mi średnio, chociaż nie wiem, ile tam dokładnie było miejsc, ile było uczestników, ale byłem chyba 6150 któryś. Bo właśnie przed chwilą sprawdzałem, czy już są nowe składy. No i nie wiem jeszcze. Może sobie ustawię jakiś fajny skład, taki właśnie bardzo młody. Może będę najstarszy w tym zespole. O proszę. No to zdradź kilka nazwisk w takim razie. Kogo tam masz na oku? Od kogo zaczniesz ustalanie składu? Paweł Przedpełski, Adrian Miedziński. Nie, powiem nie tak, wiem. Możesz mieć problem, nie chcę być złośliwy, ale możesz mieć problem, żeby zajść wysoko w przyszłym sezonie. Nie, zobaczymy. Na pewno Bartek Smektała na U24 będzie się bardzo fajnie nadawał, wydaje mi się. Co jeszcze? Kto jeszcze? Humbert też by się na U24 przecież nadawał mega fajnie. Tajło Finden przecież mega rider, którego bardzo lubię. A z juniorów myślisz, że Karol odpali? Zbiński? No bardzo, bardzo mu tego życzę. Myślę, że będę mógł w stanie zaufać mu i powierzyć mu rolę pierwszego juniora w E-Liga Manager. Słuchaj, bo jak tak będzie, to jeszcze będziesz mu biegi oddawał przy jakichś wygranych spotkaniach. Nie wiem, teraz... No nie wiem. Mam nadzieję, że jednak będę jeździł więcej wyścigów i będę cieszył oko kibiców swoją jazdą.
Słuchaj, pełniłeś też rolę komentatora w telewizji Eleven w tym sezonie, no, nie tylko w tym sezonie. Powiedz mi, rozumiem, że cię nie zobaczymy w przyszłym roku, no bo siłą rzeczy będziesz zawodnikiem. Czy jednak jest gdzieś tam jakaś możliwość, że będziesz niektóre mecze komentował? No nie wiem, wszystko zależy od przepisów sanitarnych, czy zawodnicy będą mogli komentować. Pod koniec roku już nie mogliśmy komentować, to w zasadzie było zrozumiałe i tutaj nie ma jakby pretensji do nikogo. Mamy sytuację, jaką mamy i to trzeba zrozumieć. To było fajne dla mnie zajęcie, chyba nie wiem jak się spisywałem w zasadzie, bo nie mogę siebie oceniać, ale lubiłem to robić i jak było w miarę blisko, to mogłem się przejechać. Ale to słuchaj, rozumiem, że po karierze żużlowca zobaczymy cię w telewizji częściej w takim razie, skoro to czujesz. A no nie wiem jeszcze. Mam wiele planów, co robić po karierze. Kilka pomysłów jest już teraz, więc zobaczymy, ile jeszcze ta moja kariera potrwa. Jak długo się jeszcze będę męczył. Słuchaj, a chciałbyś pracować w gospodarstwie u rodziców? Gdzieś tak, wiesz, po zakończeniu kariery, czy tylko pomagasz im od czasu do czasu? Znaczy się pomagam im kilka razy w tygodniu i nie ukrywam, że to jest trudne zajęcie, bardzo fizycznie absorbujące, ale nie wiem, czy po prostu nie pójdę sobie w stronę bardziej koni, takich bardziej hipoterapia, może coś w ten deseń. To jest bardzo uspokajające. Że żona cię wkręca w swoje pasje. To znaczy tak, powiem, że w naszym domu zawsze konie były i gdzieś tam lubię konie, więc to nie jest tak, że żona mnie zaraziła końmi. Ona też bardzo, bardzo kocha zwierzęta, nie tylko konie, więc trochę tego jest u nas. Mamy sierściucha kota w domu, w mieszkaniu małym, więc też tutaj leży koło mnie. No nie wiem, zobaczymy. Na pewno dużo planów też związanych z żużlem. Nie wiem jeszcze na co się zdecyduję po karierze, ale myślę, że mając 27 lat nie powinienem chyba tak szybko rozważać zakończenia kariery. Nie, to ja tylko cię pytałem, czy to sprawia ci frajdę, czy to jest coś, co chciałbyś robić, ale zainteresowałeś mnie tym, co powiedziałeś o ciężkiej pracy w gospodarstwie kilka dni w tygodniu, to co ty tam robisz? Co tam jest do zrobienia? Bo rozumiem, że rodzice zrzucają na ciebie najcięższe zadania. Tak, no jestem najmłodszy, więc mam najcięższe zadania. Mam sprzątanie boksów. Sprzątanie boksów? Tak jest. Coś jeszcze? Czy to zależy od pory roku na przykład? No to zależy od pory roku. No teraz wiadomo, jest zima, no to prace polowe raczej wstrzymane i prace polowe raczej należą do taty obowiązków, no bo wiesz, wsiądzisz sobie w traktor i jedzie, nie? No to nie ma za wiele do roboty fizycznej. Słuchaj, jest pytanie od Janusza. Tobiaszu, pytanie spoza żużla. Sprawiasz zawsze wrażenie bardzo sympatycznego, spokojnego człowieka. Skąd ta cecha? Czy to rodzinne? Czy potrafią ciebie nieraz ponieść nerwy jako żużlowca? Oj, nerwy to mnie często ponoszą, bardzo, bardzo często. Dziękuję. To bardzo miła opinia i bardzo dziękuję za to. Czy to rodzinne? No, możliwe. Bardzo możliwe. Kurczę, teraz aż się zarumieniłem chyba. Ale bardzo często mnie właśnie te nerwy trochę ponoszą. Jeszcze jestem takim trochę nerwusem i to na pewno po tacie mam, że bardzo często wpadam w taką, może nie furię, ale bardzo się denerwuję, a chociaż bardzo szybko staram się już uspokoić zawsze po takich nerwach i tu właśnie wydaje mi się, że wracając do kilku pytań wstecz, praca z psychologiem na pewno mi w tym pomogła, żeby jak się zdenerwuję, no to zaraz szybkie oddechy i jest okej. Okay. To jest taka strategia przemyślana, zalecana przez psychologa, tak. Że kilka po prostu głębokich oddechów? Tak, takie. Powiedz mi, ile ten psycholog kasuje za taką poradę? Ja nie wiem, czy mogę mówić. Wszystko raczej co z psychologami, no to jest objęte tajemnicą zawodową. Rozumiem. Tobiaszu, obiecałem ci to pytanie na samym początku i nim zakończmy ten dzisiejszy program. Jaki prezent sobie życzysz na 2021 rok? Co będzie największym celem dla ciebie?
No, znaczy się zawsze pierwsze co stawiam na czole, no to żeby skończyć całość zdrowo, tak jak w tym roku. Bardzo sobie to cenię, że mogę już teraz zacząć przygotowania spokojnie do nowego sezonu i to będzie najważniejsze. A no, chciałbym, żebyś życzył mi tego, żebym fajnie w tej ekstralidze się jakoś pokazał i żebym został już do końca kariery. Życzę ci nie gorszej średniej w takim razie niż ta w pierwszej lidze w sezonie 2020. Będę bardzo zadowolony z tej dwójki z przodu, ale realnie patrząc stać mnie na pewnie trochę mniej, ale wydaje mi się, że jestem w stanie zaskoczyć. To zależy, ile spotkań pojedziecie w Grudziądzu, bo jak tylko jedno, to raczej powinna być wyższa średnia w takim razie. Dobrze, dziękuję Ci bardzo, Tobiaszu, za udział. Dzięki również bardzo. Wam, widzowie, bardzo dziękuję za to, że byliście. To jest program Żużlowe Rozmowy. Raz w tygodniu zapraszamy gwiazdy PGE Ekstraligi. Czekamy na Wasze pytania. Dajcie znać także w komentarzach i na Facebooku, i na YouTubie, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnych programach. AWP Sportowe Fakty przy współpracy z PGE Ekstraligą postara się tego zawodnika zaprosić, żeby odpowiedział na moje i Wasze pytania. Dzięki, to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia.